Witajcie. Na pierwszej lekcji warsztatów w ramach programu Sztuka dla Każdego. Jest to program dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nazywa się Kultura w sieci, czyli chodzi o promowanie sztuki i kultury w sieci. My będziemy pokazywać, jak malować i rysować. Druga artystka opowie Wam o malarzach, a ja mam dla Was tutaj cykl Urban Sketching Online. I chciałam opowiedzieć, czym jest Urban Sketching, do czego może się przydać taka aktywność i skąd się to w ogóle wzięło u nas w Polsce, bo nie jest to to samo, co po prostu rysowanie w plenerze. Ruch pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. Założył go Gabriel Campaneiro, który jest dziennikarzem i urban sketcherem oczywiście. I na początku to był taki ruch, który miał zrzeszać osoby, które lubią porysować na żywo, w lokalizacji i chcą to umieścić w internecie, podzielić się tymi swoimi pracami. Na początku to było maleńkie forum internetowe, gdzie było kilka osób. W tej chwili tam są tysiące ludzi z całego świata. Kiedy są zloty i przyjeżdżają rysownicy z innych krajów do jakiegoś miasta, ostatnio był taki zlot w Amsterdamie, to jest zwykle kilkaset osób, które rysują na ulicach miasta. Widok jest niesamowity i bardzo gorąco polecam kiedyś wybrać się na taki zlot. Ja byłam dwa razy i to jest ogromne przeżycie. O co chodzi w urban sketching? Generalnie chodzi o to, żeby rysować w lokalizacji. Nie ze zdjęć, nie z wyobraźni, tylko właśnie na miejscu, będąc gdzieś na wakacjach albo po prostu tam, gdzie jesteście, gdzie pracujecie, gdzie przebywacie. Czyli nie można rysować ze zdjęć, to jest taka podstawowa zasada. Inną zasadą jest to, żeby to było w miarę szybko, żeby to nie był szkic robiony przez pół dnia, żeby to nie był obraz olejny, który robicie przy użyciu na dużym płótnie, na sztaludze, tylko zwykle to się robi w małych szkicownikach formatu A5 albo niewiele większych. Oczywiście ważne są też materiały i chcę o nich opowiedzieć, ponieważ w urban sketching liczy się to, żeby to było dosyć szybko zrobione. Czyli farby olejne, które długo wysychają, oczywiście odpadają. Najlepsze są akwarele i ja chcę Wam też opowiedzieć o tych, których ja używam. I najlepsze są takie w kostkach, ponieważ możecie je zamknąć w pudełku i zabrać ze sobą w plener. Co jeszcze jest istotne, często jest to malowanie przy użyciu konturu na przykład, czyli narzędzia, które zostawiają czarny ślad, takie jak pióro czy cienkopis wodoodporny, też na pewno Wam się przydadzą i o tym też będę mówić. Generalnie po co urban sketching? Po to, żeby utrwalić wspomnienia, po to, żeby mieć je ze sobą gdzieś w szkicowniku, można je później przejrzeć takie szkice i na pewno uruchomicie wtedy w głowie mnóstwo fajnych, ciekawych widoków, ponieważ robimy mnóstwo zdjęć. Zdjęcia utrwalamy na wakacjach, robimy tysiące, po czym te zdjęcia lądują zwykle gdzieś na dysku naszego komputera i nawet nie mamy czasu tak naprawdę, żeby je później obejrzeć, żeby je posegregować. A kiedy mamy w szkicowniku swoje szkice, to naprawdę mamy czas, żeby je przeglądać i pokazując je znajomym, na pewno robi to większe wrażenie niż po prostu przeglądanie zdjęć na komputerze. Możecie też zrobić pocztówkę z wakacji i wysłać je, taką pocztówkę do znajomych czy do rodziny. Wystarczy zrobić to na małym formacie. Są nawet specjalne bloki, które mają z tyłu nadrukowane takie jak prawdziwe pocztówki, linie i miejsce na znaczek. Super pomysł na pamiątkę z podróży. Ja sobie czasami wysyłam sama do siebie takie pocztówki. Co jeszcze? Generalnie poznajecie nowych ludzi. I to jest super sprawa właśnie w ruchu urban sketching, ponieważ gdziekolwiek nie pojedziecie, takich grup w Europie i na świecie jest mnóstwo. W każdym dużym mieście typu Paryż, Madryt, Praga jest taka duża grupa, która działa i często się spotyka. Wystarczy, że na Facebooku napiszecie: słuchajcie, jestem z Poznania, czy tam z Polski, a ja akurat z Poznania, więc dlatego ten Poznań, i chcę przyjechać porysować, jedę na wakacje. Oni napiszą na pewno, że super, robimy spotkanie tu i tu, spotkajmy się, porysujmy razem. I nawet jeżeli nie znacie języka, bo ja jadąc do Hiszpanii w ogóle nie znałam hiszpańskiego, to i tak się dogadacie z innymi urban sketcherami, chociażby pokazując swoje szkicowniki. Także polecam ten sposób poznawania nowych ludzi. Oni Was na pewno też odprowadzą, pokażą Wam ciekawe miejsca. Także to jest naprawdę niesamowity też sposób na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc. Oczywiście w Polsce też poznajcie nowych ludzi w ten sposób. Nasza grupa Urban Sketchers Poland ma już około 1700 członków i te osoby spotykają się w różnych miejscach, organizują się na wyjazdy różnego rodzaju. Także jeżeli jesteście z jakiegoś miasta, po prostu wystarczy napisać też post,
słuchajcie, jestem z Katowic, szukam innych urban sketcherów. I wtedy możecie poznać osoby, które też są zakręcone na punkcie kredek, rysowania, możecie porównać swoje piórniki, bardzo fajna sprawa. Także polecam również pod tym względem. Ja również pojechałam na dwa wyjazdy zagraniczne dzięki Urban Sketching, ponieważ zaproszono mnie do Francji, do Włoch, po to, żebym tam przez dwa tygodnie posiedziała, porysowała. W zamian za to miałam miejsce po prostu do spania i zostałam oprowadzona po najciekawszych atrakcjach turystycznych też. Także jest to sposób też na wyjazdy, na zwiedzanie. Raczej nie jest to sposób na zarabianie, chociaż oczywiście też można prowadzić warsztaty na przykład, ale generalnie urban sketcherzy nie sprzedają swoich rysunków, one są raczej po to, żeby były pamiątką, żeby były takim dowodem naszych podróży. Także ja zaczęłam to robić 5 lat temu mniej więcej i głównie dlatego, że na początku myślałam, że to jest proste, że byłam już po szkole plastycznej, robiłam kopie różne i po prostu pojechałam na wakacje, chciałam utrwalić sobie jakiś widok. I okazało się, że nie potrafię. Okazało się, że rysowanie z natury jest dużo trudniejsze. Także mam nadzieję pokazać Wam na tych warsztatach online, od czego zacząć, żebyście nie popełnili tych samych błędów, które ja już zdążyłam popełnić. Także zapraszam do dalszej części, gdzie opowiem Wam o materiałach. Materiały, to podstawową rzeczą, której potrzebujecie, jest szkicownik. Oczywiście możecie rysować na jakichś luźnych kartkach czy w bloku, ale na dłuższą metę fajnie mieć szkice w jednym szkicowniku, później je przeglądać. One zwykle są datowane i wtedy sobie tak przeglądamy historię swoich rysunków. Polecam zacząć od taniego szkicownika na początek. Ja zrobiłam ten błąd, że zainwestowałam kilkadziesiąt złotych w fajny szkicownik z takim papierem bawełnianym na początku i to mnie strasznie paraliżowało, ponieważ bałam się zrobić błąd, bałam się, że coś nie wyjdzie, a jak już rzeczywiście nie wyszło, to ten nieudany rysunek nie dało się go za bardzo wyrwać zwykle, bo te szkicowniki są szyte. No jest to taki stresujący czynnik, który na pewno nie pomaga na początku nauki. Polecam więc takie szkicowniki Art Creation, firma Talens, które mają dosyć cienki papier, a jeżeli nie będziecie używać na początku zbyt dużo wody, to on da spokojnie radę. Ja tutaj mam szkice, które były podmalowywane akwarelą, które były nawet promarkerami niektóre robione. Jak widzicie, świetnie sobie poradził. Nie ma żadnych tutaj, nie przebija na drugą stronę. Papier jest dosyć gruby, to jest chyba 140, czyli na takie lekko podkolorowane szkice się nadaje. I przede wszystkim niewielki format. Bo jeżeli zaczniecie swoją przygodę z rysowaniem w plenerze od formatu A4 albo nie daj Boże A3, to wiadomo, że nie zrobicie tego rysunku szybko. A tu chodzi o to, żeby jednak na początku uczyć się kompozycji, uczyć się jak uchwycić dany widok i na dużym formacie, no pewnie zajmie Wam to co najmniej 2-3 godziny, a tu chodzi o to, żeby spędzić maksymalnie pół godzinki, ewentualnie godzinę na takim rysowaniu. Więc im format jest mniejszy, choć może to brzmi banalnie, ale to jest naprawdę złota rada i mi pozwoliła zrobić na początku bardzo dużo szkiców, kiedy właśnie zaczęłam rysować w takim szkicowniku. On jest prawie cały zapełniony i to mi nie zajęło dużo czasu, ponieważ format jest niewielki i naprawdę czekając na autobus, na przystanku, czy gdzieś w kawiarni, czekając na posiłek, można taki szkic spokojnie skończyć. Jeżeli już trochę tutaj nabierzemy wprawy i zapragniemy malować w jakiejś konkretnej technice, warto wtedy dobrać szkicownik właśnie pod kątem danej techniki. Na rynku jest ich naprawdę dużo i teraz pytanie, czy chcecie raczej pójść w techniki suche czy mokre. Ja będę opowiadać głównie o malowaniu akwarelami, więc ja szukałam szkicownika, który wytrzyma zarówno malowanie akwarelą, jak i dodatkowe narzędzia typu atrament w piórze, czy też kredki akwarelowe, więc dla mnie najlepszy jest szkicownik do technik mieszanych. I taki też polecam na początek. Są różne firmy. Ja bardzo sobie chwalę firmę Canson i szkicownik Mix Media. Jak widzicie, Mix Media, czyli do mieszanych technik. Papier jest gruby, ponieważ to jest 240 gramatura. Prawie, 224. Okej, ale zachowuje się jak 240. Generalnie zwracajcie na to uwagę, ponieważ im grubszy papier, tym więcej wytrzyma wody i żeby to było minimum 200. Jeżeli chcecie malować akwarelami, no to minimum 200 gramatura musi być tutaj w tym opisie. I jak widzicie, tutaj jest dużo technik użytych. Jest cienkopis, jest akwarela, jest trochę kredek i to wszystko spokojnie ten papier wytrzymuje i nic się z nim nie dzieje. Niektóre papiery, które teoretycznie są dedykowane do akwareli, potrafią się bardzo kiepsko zachowywać i pod wpływem wody robią się dziury. No to nie jest fajne i na pewno nie chcecie na początku nauki walczyć jeszcze z papierem, który Wam się zachowuje nie po Waszej myśli.
Są też, jest fajna firma SMLT, ona jest dosyć nowa na rynku i nie tak znana jak Canson na pewno, ale konkurencyjna cena na pewno może zachęcić do zakupu. Generalnie jest mnóstwo szkicowników z tej firmy, każdy do innej techniki. Ja polecam taki, który testowałam ostatnio, to jest właśnie też do mixed media, czyli do technik mieszanych. Jest trochę cieńszy, bo tutaj jest gramatura 200, ale też spokojnie radzi sobie z mieszaniem różnych technik, mokrych, suchych. Na pewno będziecie zadowoleni, a cena jest chyba połowa tego, co Canson. Także również polecam. Jeżeli już nabierzecie takiej wprawy, że zapragniecie jakiegoś super fajnego szkicownika, to szukajcie takich ręcznie robionych szkicowników, które mają papier bawełniany. Wiadomo, że akwarela na papierze bawełnianym wychodzi najlepiej i akwareliści, którzy malują takie akwarele na większych formatach, zwykle wybierają papier bawełniany. Ta plama inaczej się zachowuje, farba się inaczej rozlewa, efekty są bardziej profesjonalne i może w takich małych, szybkich szkicach nie jest to aż tak pożądane, żeby ten efekt był jakiś super profesjonalny i tego może ciężko to może też docenić na takim małym formacie. Ale jeżeli już naprawdę będziecie na takim wyższym poziomie, no to warto poszukać takich szkicowników. I jedną z takich firm jest polska firma, polski producent, który robi ręcznie te szkicowniki. One są też dosyć fajnie tutaj w twardych oprawach, wyglądają jak książka i mają różne rodzaje papierów. Są papiery gładkie, ja tutaj jeden na przykład używam do malowania ilustracji botanicznej. On jest gładki, do akwareli, super, super się zachowuje, naprawdę. To już tak trochę na później, ale myślę, że warto o tym wiedzieć. Nazywa się Kowal, pisany przez V i myślę, że na pewno znajdziecie go w internecie, na Instagramie czy na Facebooku. Jest też szkicownik, który ja osobiście bardzo lubię. Nie ma go co prawda chyba dostępnego w Polsce, ale bardziej chodzi mi o jego formę niż o papier. Mianowicie jest to taki szkicownik w formie harmonijki. Możecie sobie rozłożyć te szkice w ten sposób. Możecie je pokazywać właśnie, możecie zrobić większy taki format panoramiczny, jeżeli chcecie. Możecie rysować na dwóch stronach, możecie rysować na jednej połówce strony. Jest klejony podwójnie, czyli jakby z każdej strony tutaj rysujecie i nie ma problemu z przebijaniem na drugą stronę. Jest też fajny, sztywny i jeszcze dodatkowo opakowany w takie etui, czyli jest bezpieczny w waszym plecaku. To jest londyńska firma, w opisie później możecie poszukać jego nazwy, ale też tego pokazać, ponieważ można też zrobić samemu szkicownik. Jeżeli macie ulubiony papier, kupujecie Bristol po prostu albo blok i z takiego papieru możecie posklejać te kartki razem i zrobić sobie samemu szkicownik. Tego typu szkicownik również możecie zrobić sami, po prostu zszywając kartki. Także jeżeli nie chcecie być zależni od jakiejś konkretnej firmy albo nie możecie znaleźć żadnego szkicownika, który tak naprawdę Wam odpowiada, nic prostszego, zróbcie sobie swój szkicownik i bardzo polecam też to rozwiązanie na początek. Ja zrobiłam coś takiego z papieru do promarkerów, ponieważ robiłam też urban sketching promarkerami i jak widzicie, może widzicie do góry nogami, teraz widzicie dobrze, to jest z papieru do promarkerów. Ciężko znaleźć fajny szkicownik z papierem do promarkerów, dlatego po prostu zrobiłam go sama. Rozwiązanie również bardzo fajne, jeżeli macie odrobinę zdolności manualnych, wierzcie mi, nie trzeba ich dużo, bo to wystarczy przyciąć kartki, skleić je z tyłu taśmą klejącą i w zasadzie macie szkicownik. Także to są takie moje tipy na początek, ale przejdźmy teraz do farb, ponieważ to jest druga rzecz, która jest bardzo istotna w rysowaniu, jeżeli malowaniu, jeżeli malujecie farbami i chcecie, żeby to były farby akwarelowe, to najlepsze są farby w kostkach, ponieważ one zajmują mało miejsca, nie musicie ich wyciskać z tubki na paletę, co w plenerze może być troszeczkę problematyczne. Tutaj macie kostki, które po zwilżeniu wodą, dlatego warto mieć ze sobą coś takiego, ponieważ one są suche w tym momencie, jeżeli użyjecie trochę wody, one momentalnie robią się gotowe do użycia. Także nie jest to oczywiście jakby obowiązkowe narzędzie urban sketchera i nie musicie wcale go mieć, ale bardzo się przydaje. I te kostki, 12 kolorów, ja używam w tej chwili 12, chociaż miałam taki etap w mojej karierze urban sketchera, gdzie używałam 36. Fajnie, tylko że trochę dużo i ta kasetka była ciężka, drewniana i tak nie używałam większości tych kolorów. Więc w pewnym momencie postanowiłam się ograniczyć i używam farb od firmy Roman Schmal. Farby nazywają się Aquarius. Tutaj mamy 12 kolorów, z czego 3 są w półkostkach.
I to w zupełności wystarcza na początek. Podam Wam również później w opisie, jakie to są kolory. Oczywiście nie musicie używać tych samych. Tak? Każdy, kto rysuje chociaż trochę, na pewno sobie z czasem stworzy swoją paletę kolorów. Ale na pewno, jeżeli jesteście początkujący, jeżeli Wasza przygoda z rysowaniem w plenerze dopiero się zaczyna, przyda Wam się na początek taki zestaw kolorów podstawowych, które możecie później modyfikować, dodawać swoje kolory i myślę, że warto to później robić. Oprócz farb od Romana Szmala, które bardzo polecam, jest też firma St. Petersburg i farby nazywają się Białe Noce. Mówię o nich, ponieważ to jest jedna z bardziej dostępnych na rynku w Polsce firm. Mają bardzo duży wybór kolorów i na początek też się nadadzą. One są trochę tańsze niż farby Aquarius, ale przy farbach Aquarius jednak naprawdę jakość jest bardzo, bardzo wysoka i myślę, że warto zaczynać od dobrej jakości materiałów. Na pewno nie polecam takich farb dla dzieci, które możecie spotkać w marketach, w takich guziczkach okrągłych. No, nie są to farby dobre ani na początek, ani na koniec, ani w ogóle. Tam jest bardzo mało pigmentu, jest bardzo dużo spoiwa, co powoduje, że kolory są bardzo blade, po wyschnięciu prawie ich nie widać, mieszają się fatalnie ze sobą, także no, nie zaczynajcie od tego rodzaju farb. Spróbujcie już kupić coś lepszej jakości, gwarantuję, że one nam też na długo Wam wystarczą, ponieważ jakby duża ilość pigmentu powoduje, że wystarczy odrobina takiej farby i możecie już malować, nie trzeba dużo jej nabierać na pędzel. Także to też jest istotne, że farby dobrej jakości na pewno też dłużej będziecie nimi malować. I tak samo jest z papierem, oczywiście papier dobrej jakości też jest niezbędny. Jakie inne materiały Wam się mogą przydać? Na pewno pędzelek na wodę. To jest taki wynalazek, który pojawił się u nas no niedawno, ponieważ już 4-5 lat temu musiałam szukać w internecie tego rodzaju narzędzi. W tej chwili właściwie każdy sklep plastyczny ma w asortymencie tego typu narzędzia. To jest firma Derwent, to jest firma Pentel, obie polecam. Ja przez długi czas malowałam właśnie głównie tym pędzelkiem Pentel. Na czym to polega? Po prostu nalewacie wody do środka i macie w plenerze pędzelek, który po naciśnięciu go woda wypływa tutaj z tej strony i możecie malować po prostu w plenerze bez używania słoiczka z wodą. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Warto mieć ze sobą jakieś chusteczki papierowe, papier, który można później wytrzeć ten pędzelek, żeby te kolory się nie mieszały Wam później w tej palecie. Innymi narzędziami są narzędzia, które zostawiają czarny kontur. Generalnie dużo urban sketcherów rysuje w ten sposób, że wypełnia czarny kontur kolorem i ważne, jeżeli potem rzeczywiście malujecie akwarelami na tym czarnym konturze, ważne, żeby on był wodoodporny, to narzędzie. I tu na przykład są cienkopisy firmy Sakura, Micron. One są wodoodporne i mają różne grubości. Poznacie je tutaj, patrząc na cyfry. One są oznaczone i wiadomo, że im 0,1 to jest taki bardzo cienki, ja używam 0,1, 0,3, 0,5 to jest taki standardowy. Te trzy grubości mi się najczęściej przydadzą, ale też zależy od formatu. Wiadomo, że jeżeli format jest maleńki, na tym formacie zwykle używałam 0,1, no ponieważ im mniejszy format, tym ta linia też nie może być jakaś gruba. Ale dużo zależy też od Waszego stylu rysowania, więc myślę, że nie ma takiej ogólnej zasady, jaka grubość jest idealna. Ale takie 0,3, 0,5 to są takie uniwersalne. Jeżeli chcecie jakiś grubszy ślad zostawić, czy bardziej nieregularny, polecam pędzelki takie z tuszem w środku, z atramentem, które są, mają na końcu pędzelek taki nylonowy i zostawiają taki zmienny ślad. W zależności od siły nacisku, sposobu rysowania, to będzie taki bardzo artystyczny, ekspresyjny kontur. Bardzo je też polecam. Oraz firma Kuretake, która ma dużo różnych narzędzi. Nie ograniczajcie się też w szukaniu narzędzi typowo do rysowania. Czasami wśród narzędzi do kaligrafii na przykład znajdziecie fajne rzeczy, które możecie wykorzystać w urban sketching. To są pisaki Kuretake, które są dedykowane właśnie raczej do kaligrafii, do brush letteringu, ale one się świetnie sprawdzają też do rysowania. I mój ulubiony, mianowicie Art Pen firmy Rotring. To jest pióro, które ma końcówkę tutaj, ma stalówkę i nabój. Te naboje są dedykowane do tego pióra i nie są wodoodporne, ale możecie też kupić tłoczek, najlepiej firmy Waterman. Nie wiem dlaczego, ale on pasuje najlepiej, nie przecieka. I wtedy napełnić go atramentem, który jest wodoodporny.
Też są dostępne takie atramenty, polecam firmę The Atramentis. Oni mają w różnych kolorach wodoodporny atrament. Ważne, żeby to był atrament. Pamiętajcie, żeby nie kupować tuszu kreślarskiego, ponieważ tusz kreślarski po prostu zapycha pióro. I wtedy niestety będzie go bardzo trudno później wyczyścić i może się okazać, że po prostu zniszczycie narzędzie za około 80 zł. Więc warto pamiętać, żeby wlewać odpowiednie rzeczy do tych narzędzi. Czasami to, że on nie jest wodoodporny, też może mieć swój urok, ponieważ ten obrazek zrobiłam tylko przy użyciu pióra Rotring i później rozmyłam kontury niektóre w niektórych miejscach właśnie przy użyciu tego pędzelka. Czyli jest on lawowany, jednocześnie ma kontur, to w zasadzie przy użyciu dwóch podstawowych narzędzi. Bez użycia farby tutaj, bez użycia dodatkowych jakichś kredek czy innych rzeczy. Więc tę technikę będę też pokazywać na jednych z pierwszych tutaj lekcji już praktycznych, bo dzisiaj mamy taką głównie teoretyczną, ponieważ chcę Wam właśnie pokazać, czego można używać. Ja jeszcze używam kredek. Oczywiście to jest jakaś opcja dodatkowa, możecie też używać wyłącznie kredek, ponieważ są osoby, które rysują tylko kredkami, ale chcę Wam pokazać, jakie są moje ulubione. To jest firma Derwent i kredki nazywają się Inktense. Inktense, ponieważ mają intensywność tuszu. Jeżeli je rozmyjecie, to często jest tak, że używając kredek akwarelowych, te kolory później stają się bardziej takie rozwodnione, bardziej delikatne. Tu jest odwrotnie. Rozwadniając te kredki, uzyskujecie bardzo intensywny kolor. Co więcej, ten kolor, ta plama jest później wodoodporna. Także one są również używane do malowania, na przykład na tkaninach. Po rozmyciu one stają się wodoodporne. Także ja mam bardzo dużo kolorów z tej firmy. Używam je tak dodatkowo na koniec, zwykle jeżeli już zrobiłam akwarelami jakiś rysunek, to często gdzieś na końcu dodaję coś jeszcze kredkami w miejscach, które chcę podkreślić, albo chcę uzyskać jakąś fakturę ściany na przykład. Także to jest takie dodatkowe narzędzie, które można nabyć i właściwie nie trzeba kupować jakichś dużych zestawów tych kredek na początek. Można kupić 12 kolorów, tak jak tutaj, albo po prostu kupić je na sztuki, bo też jest taka możliwość. Na koniec białe narzędzia, które służą mi zwykle do wykańczania obrazka. Czasami jest tak, że chcę podkreślić jakiś element, dodać trochę światła w miejscu, które wcześniej zamalowałam już farbą. W takiej tradycyjnej akwareli, gdzie maluje się tylko i wyłącznie akwarelą całą pracę, nie używa się ani białej farby, ani białych narzędzi. Ale ja nie jestem aż taka restrykcyjna i używam białego markera Uniposca. On jest z farbą w środku, która jest kryjąca. I w momencie, kiedy już skończycie rysunek i chcecie dodać trochę białych świateł, to jest po prostu idealne narzędzie. I wiele osób, które przychodzi na warsztaty do Studio 318, odkrywa to narzędzie i jest po prostu zachwycona, że coś takiego w ogóle istnieje. Do takich cieńszych linii można użyć też żelowego długopisu właśnie z firmy Sakura, ale on nie jest tak kryjący i czasami zdarza się, że przerywa rysując po powierzchni kredki czy farby, więc takim pewnym narzędziem jest właśnie Posca. No i ostatnie narzędzie, które może powinno być pierwsze, to ołówek. Ja go używam czasami, nie zawsze, ale myślę, że dla osób początkujących ołówek jest do szkicu niezbędny. Ja używam akurat automatycznego ołówka. W plenerze to jest fajne, ponieważ nie musicie go ostrzyć. Wystarczy po prostu ten rysik sobie tutaj wysunąć. No, ostrzenie w trakcie rysowania, gdzieś jesteście powiedzmy na jakiejś ławce w parku i po prostu nie macie temperówki, nie daj Boże, to już w ogóle tragedia. A ten ołówek będzie miał w środku rysik. Także dostawia też bardzo cienką linię. Dla mnie zwykle ten szkic nie jest jakby rzeczą, którą chcę zostawić, którą chcę uwypuklić, więc im cieńsza ta linia, tym lepiej. Ważny jest też piórnik, bo gdzieś musicie te narzędzia trzymać. Ja używam po prostu najtańszego piórnika za 8 zł, kupionego kiedyś w jakimś markecie, którego nawet nazwy nie pamiętam. I on mi służy od 5 lat. I nic się z nim nie dzieje, więc nie zawsze jakieś super wypasione sprzęty do przechowywania narzędzi są Wam potrzebne. Ważne, żeby on się otwierał w ten sposób, ponieważ otwierając taki piórnik, od razu z góry widzicie, co macie w środku. Jeżeli macie piórnik, który jest otwierany w ten sposób, zaglądacie i szukacie tam tej wymarzonej kredki, której akurat potrzebujecie, to jest trochę niefajne w plenerze, więc ważny jest piórnik, który macie w ten sposób otwierany, albo który jest przeźroczysty. To jest jakaś taka opcja, która też może Wam się przydać.
też kupiłam tanio w jakimś markecie w Holandii. Też mniej więcej widzicie tutaj, co jest w środku, ale to jest najbardziej praktyczne. Także tego typu piórniki kupicie w marketach. Teraz akurat zbliża się taki sezon z przyborami szkolnymi. Warto poszukać tego rodzaju piórnika. Jeżeli chcecie też mieć farby w kostkach, też musicie je gdzieś trzymać. Oczywiście są dedykowane pudełka do tych farb. To jest akurat dokładnie pudełko z firmy St. Petersburg. Ono jest sprzedawane w sklepach w sumie od niedawna, ponieważ kiedyś szukałam ich za granicą. Teraz można w sklepie plastycznym za niecałe 20 zł kupić takie pudełko. Ale możecie też spróbować przystosować jakieś pudełko metalowe od cukierków, od miętówek, które też na przykład się sprawdza. Tutaj tu były miętówki, w tej chwili takie małe farby, półkostki też się tutaj mieszczą. Także możecie spróbować poszukać jakiegoś rozwiązania, no, albo kupić pudełko dedykowane z konkretnej firmy do farb. Urban sketching w Polsce jeszcze nie jest jakoś super popularny, ale są na ten temat książki po angielsku. Trochę Wam o nich opowiem. Jest też jedna książka po polsku, która trochę o tym hobby mówi. Napisała ją Magdalena Stefańczyk. Ona wyszła w 2017 roku. I tytuł to Sekretna Polska. I opowiada o różnych alternatywnych sposobach spędzania czasu i zwiedzania Polski. I pierwszy rozdział jest właśnie na temat urban sketching. Magdalena znalazła mnie przez internet, zrobiła ze mną wywiad, poszłyśmy w plener, malowałyśmy razem na Starym Rynku w Poznaniu i dzięki temu mogła napisać rozdział dotyczący właśnie tego rodzaju aktywności. Tutaj ona opisuje w tym rozdziale takie podstawowe informacje, co to jest, że to się robi w plenerze i myślę, że jest to też fajna wskazówka do tego, jak spędzać czas na wakacjach. Tu są też moje szkice sprzed kilku lat, których może teraz bym już nie pokazała, ale wiadomo, to wszystko jest progres i ważne, żeby ten progres był. Ważne, że te szkice są teraz coraz lepsze. Tu jest nasze wspólne zdjęcie i widzicie piórnik, który z marketu, prawda, za 8 zł gra główną rolę na tym zdjęciu. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli poszukać też innych aktywności, w tej książce na pewno je znajdziecie. To niestety jest jedyna książka po polsku, która w ogóle uwzględnia ten ruch. Pozostałe są po angielsku. Różne kraje, też różne grupy Urban Sketchers wydają albumy, które pokazują ich szkice. I takim albumem jest na przykład tutaj praski album ze szkicami z właśnie grupy Urban Sketchers Prague, która jest bardzo prężnie działającą grupą. Miałam okazję być tam w Pradze, poznać jej zarówno założycieli, administratorów grupy, jak i osoby, które tam przychodzą na spotkania. I oni wydali taki album i to się często zdarza, ponieważ portugalska grupa również wydała taki album, z tego co wiem, i kilka innych, który pokazuje szkice właśnie z różnych spotkań. I co jest super, to, że na tych szkicach widzimy, że to nie jest zajęcie dla profesjonalnych artystów, a przynajmniej nie tylko dla nich. Oczywiście zdarzają się osoby, które malują profesjonalnie i zajmują się urban sketchingiem jednocześnie, ale dużo osób to po prostu amatorzy, którzy chcą fajnie spędzić czas. Dlatego uznałyśmy, że w tym programie, w tym naszym projekcie Sztuka dla Każdego, ten rodzaj aktywności świetnie się sprawdzi. I przeglądając takie szkice, możecie zobaczyć, że tu nawet są szkice dzieci zrobione na jakimś spotkaniu w zoo, że tu są szkice osób, które mają problemy z uchwycaniem perspektywy czy proporcji, ale te szkice dokumentują jakąś rzeczywistość, pokazują jakąś chwilę, są robione na żywo, co jest najważniejsze, pomagają też promować różne zabytki. Często jest tak, że osoby, które śledzą mój profil na Instagramie czy Facebooku, piszą do mnie, bo zobaczyli jakieś miejsce na moim szkicu, którego wcześniej nie znali, albo które uważali za mało interesujące. A dopiero widząc szkice z tego miejsca, dopiero jakby zobaczyły, że o, to jest fajne miejsce na wakacje na przykład. Więc tego typu albumy, jeżeli gdzieś znajdziecie, a można je kupić w sieci, bardzo polecam. Ale są też książki typu poradniki, czy takie książki instruktażowe, które mówią o technice właśnie, mówią o narzędziach, czyli o tym mniej więcej, o czym ja Wam teraz tutaj opowiadam. Jest taka książka The Urban Sketcher, autorem jest Mark Taro Holmes i on napisał właśnie książkę, gdzie krok po kroku pokazuje swoją technikę rysowania, bo musimy też pamiętać o tym, że każdy ma trochę inny styl i każda taka książka autora konkretnego, która nie jest jakby połączeniem różnych doświadczeń różnych artystów, tylko jest właśnie książką autorską, będzie pokazywać konkretny styl tego artysty.
I ten artysta będzie pokazywał konkretne narzędzia, których używa i możecie w ten sposób wiele rzeczy się dowiedzieć. Akurat tutaj mamy taki szkic, gdzie widać, że to akwarela gra główną rolę w szkicach tego artysty. I on krok po kroku pokazuje właśnie, jak maluje tego typu akwarele, podpowiada, jakie tematy mogą być fajne w urban sketchingu, o czym ja będę Wam też mówić na kolejnych zajęciach, co można rysować tak naprawdę, bo nie jest to oczywiście hobby, które można uprawiać tylko i wyłącznie w plenerze latem. Świetnie sprawdzają się miejsca typu muzea czy wnętrza kawiarni, ale o tym szczegółowo będzie w kolejnych lekcjach. Kolejną książkę, którą polecam, jest książka o szkicowaniu ludzi. Sketching People, tutaj Lynn Chapman napisała taką książkę. Jest ona specjalistką od szybkich szkiców postaci, co jest bardzo trudne. Na pewno jeżeli próbowaliście kiedyś narysować człowieka, wiecie, że nie jest to prosta sprawa. A jeżeli ten człowiek dodatkowo się rusza i chcecie go uchwycić bardzo szybko w kilku kreskach, to dodatkowo jest to naprawdę skomplikowane. Ona również pokazuje narzędzia, konkretne narzędzia, których używa, nawet wliczając takie jak krzesełko do siedzenia w plenerze. Mamy też tutaj taką, to co Wam pokazywałam wcześniej, czyli woda w takim sprayu, która też jest przydatna, pędzelek, bardzo podobne narzędzia tutaj, nawet się tutaj widzę, zagłębia w takie rzeczy jak nożyk do oszczania ołówków. Okej, jest wszystko, jak chcecie poszukać takich informacji, też na pewno je znajdziecie. Ale przede wszystkim pokazuje w różnych technikach, jak uchwycić postać, jak narysować twarz. Pokazuje każdą część ciała tak naprawdę, czy twarzy, takie elementy jak nos. Bardzo fajna sprawa i nawet nie musicie dobrze znać języka, ponieważ te opisy są krótkie, bardzo takie... Bardzo takie proste dla osoby, która zna podstawowy język angielski, na pewno sobie poradzi tutaj z treścią w tej książce. Naturalnie książek na ten temat jest dużo więcej. Wystarczy, że wpiszecie hasło w wyszukiwarkę Urban Sketchers albo Urban Sketching i znajdziecie mnóstwo informacji. Jest oczywiście też strona taka ogólnoświatowa Urban Sketchers i tam jest mnóstwo szkiców, mnóstwo relacji z różnych krajów. Podobnie na Instagramie. Naprawdę myślę, że jak zobaczycie, jakie różne style można stosować rysując w plenerze, będziecie bardzo zainspirowani. Warto też może zaopatrzyć się w książkę o perspektywie. Jeżeli macie z tym problem, jeżeli rysowanie nie jest czymś, co robicie zawodowo, perspektywa, wiem to z doświadczenia, z warsztatów, perspektywa jest tym, co sprawia najwięcej problemów. Ale myślę, że jeżeli będziecie mieli chęć do obserwowania otaczającej Was rzeczywistości, to na początek w zupełności Wam wystarczy. Chcę Wam teraz pokazać kilka moich szkicowników. Ponieważ zawsze to jest jakaś inspiracja i na spotkaniach Urban Sketcherów właściwie jedną z ciekawszych części jest oglądanie szkicowników innych uczestników spotkania. Ja zaczęłam rysować około 5 lat temu w szkicownikach. Na początku miałam z tym problem, ponieważ mimo, że tak jak mówiłam, rysowałam wcześniej, to takie rysowanie z natury i tak na szybko sprawiało mi trochę problemów, ale z czasem przeszłam właśnie taki mały szkicownik, o którym Wam mówiłam i chcę teraz pokazać Wam kilka szkiców z tego szkicownika, ponieważ myślę, że na początek taki mały format jest bardzo, bardzo taki pomocny. Tutaj robię czasami opisy na temat budynków, na temat tego, co tam robiłam, czy to były wakacje, czy to był po prostu taki zwykły dzień w drodze z pracy. Tu akurat stary rynek w Poznaniu, więc można się domyślić, że nie byłam na wakacjach, tylko byłam po prostu gdzieś po pracy albo przed pracą. I w tym szkicowniku jest właśnie dużo szkiców z Poznania. Akurat był to taki czas, kiedy nigdzie nie wyjeżdżałam. Tutaj widzimy, że to był październik. Rysunek zrobiony na Wildzie, takiej dzielnicy Poznania, gdzie jest dosyć dużo starych kamienic również. Tu znowu stary rynek. Także jak widzicie, w takim małym formacie nie zmieści Wam się z reguły jakaś skomplikowana scena, tylko raczej pojedyncze budynki, ewentualnie jakiś fragment, na przykład narożnik ulicy. Użyłam tutaj cienkopisu Micron, takiego 0,1, czyli bardzo cienkiego, i odrobinę farb akwarelowych. Nie nakładałam dużo warstw. Tutaj mamy na przykład farby w połączeniu z kredkami, ale wciąż jest to niewielka ilość nakładanych warstw, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, ten papier jest za cienki, żeby tutaj zbyt dużo
zbyt dużo położyć. To też okolice Starego Rynku w Poznaniu, narożnik ulicy Wrocławskiej i Gołębiej, hotel Palazzo Rosso, bardzo malowniczy, z tą czerwienią elewacji, bardzo fajnie odbija od całej reszty zabudowy. Także tutaj widzicie właśnie, o, tutaj na przykład zaczęła się moja wycieczka do Pragi, więc wkleiłam tutaj parę rzeczy, jak bilety na przykład, czy plan katedry Świętego Wita w Pradze. I tu mam kilka szkiców właśnie z takiego weekendu spędzonego w stolicy Czech. Tu widzicie również kredki. Czasami nawet nie są to budynki w całości, tylko tak jak tutaj wieża budynku i fragment elewacji. Tu jest bardzo taki sympatyczny romański kościółek Świętego Piotra. A tu kościół w Lusowie, niedaleko Poznania. Jak widzicie, jest niewiele tych linii. One są dosyć takie uproszczone, schematyczne, te bryły. Nie zaznaczałam wszystkich elementów. To jest też ważne w urban sketchingu, żeby nie starać się może oddać wszystkich szczegółów, bo czasami próbując to zrobić, tutaj robi się zbyt chaotycznie wtedy i te rysunki są za bardzo szczegółowe na taki mały format. Tutaj widzicie taki akurat szkic na 10 lat USK. To był taki dzień, kiedy wszyscy urban sketcherzy starali się coś narysować, ponieważ była 10. rocznica powstania ruchu. Ja akurat byłam w pracy do bardzo późnych godzin, jak widać, 23:20, wracałam z pracy i w ostatniej chwili udało mi się, siedząc na przystanku, czekając na autobus, czy też tramwaj chyba nawet, po prostu uchwycić jakiś szkic tego dnia, żeby uczcić tę rocznicę. Tu ponownie kamienice na Wildzie. Także tych szkiców nie będę może pokazywała wszystkich szkiców z tego szkicownika, ponieważ jest ich dosyć dużo. O, chcę Wam też pokazać, że można rysować monochromatycznie, bo też może o tym nie powiedziałam, ale jeżeli nie czujecie się mocni w malowaniu farbami i kolor dla Was na początek jest zbyt trudnym zagadnieniem, możecie zacząć od rysowania cienkopisem albo ołówkiem po prostu. Monochromatyczne szkice, jeżeli są fajnie zrobione, też mają swój urok i też świetnie się to sprawdzi w takich szybkich, miejskich szkicach. Ja akurat bardzo lubię kolor i rzadko robię takie monochromatyczne prace, ale znam mnóstwo urban sketcherów, którzy właśnie w ten sposób utrwalają rzeczywistość. Tutaj czarno-biały szkic, który już Wam pokazywałam wcześniej, właśnie zrobiony przy użyciu pióra Art Pen Rotringa. Tutaj tylko użyłam właśnie kreski, którą później rozmyłam z wodą, ale widzicie, że ten atrament po rozmyciu nie jest taki czarny. Tutaj są fragmenty, które wyglądają na niebieskie, fioletowe, brązowe. No po prostu ten atrament po użyciu wody tak właśnie się zachowuje i nadaje temu rysunkowi głębi. Uważam, że to jest bardzo fajne. Więc takie monochromatyczne szkice właśnie przy użyciu jednego narzędzia też mogą być bardzo ciekawe. Tu jest bardzo szybki szkic, który robiłam na potrzeby kursu online. Przy użyciu kredki, akwareli, kredkę rozmyłam trochę wodą i ten szkic zajął mi około 5 minut. Tutaj Gdańsk. Tu już bardziej dopracowany i szczegółowy szkic. Ten szkicownik akurat to jest firma Stillman & Birn i oni mają bardzo dobry papier do akwareli. To jest ponad 200 gramatura, widać, że on jest sztywny, dużo bardziej sztywny niż tutaj w tym szkicowniku z firmy Talens, więc on się świetnie nadaje właśnie do malowania akwarelami, nawet jeżeli użyjecie wielu warstw. Tutaj testowanie różnych połączeń kolorystycznych. A tutaj szkic z Torunia, są i kredki, i akwarela, i tutaj widać też biały pisak, biały długopis żelowy. Akurat tutaj miałam więcej czasu, byłam w Toruniu na zajęciach i po zajęciach miałam dosyć dużo czasu do pociągu i wtedy właśnie powstał ten szkic. A tu widzicie pieczątkę, ponieważ niektóre grupy mają swoje pieczątki Urban Sketchers. My mamy w Poznaniu taką właśnie fioletową, której używamy czasami na spotkaniach. I to właśnie jest szkic ze spotkania naszego w czerwcu. To było chyba pierwsze po pandemii, czyli bardzo, bardzo wytęsknione, powiedziałabym. I na tym spotkaniu właśnie narysowałam
te dwa szkice na kontenerach, tutaj nad Wartą w Poznaniu. Tutaj park, ale tutaj może przejdziemy dalej, ponieważ nie jestem zbyt dobra w rysowaniu parków. No i tutaj mamy też Ratusz Poznański, też trochę więcej czasu miałam na narysowanie tego szkicu. Tu wam chcę pokazać szkic, który pokazuje trochę inną tematykę, ponieważ to nie musi być tylko architektura. Można rysować, tak jak mówiłam wcześniej, również we wnętrzach. I takim częstym miejscem, miejscem naszych spotkań, które świetnie się sprawdza na przykład zimą, są muzea. To jest akurat z muzeum we Wrocławiu, ale rysowaliśmy również w muzeum w Poznaniu, w muzeum etnograficznym, gdzie powstały takie szkice. A tutaj figurka Żyda, która została też opisana, ponieważ to jest figurka, która ma swoje znaczenie. I to wszystko tutaj sobie zapisałam, żeby zapamiętać. Także takie wycieczki mogą też nas wiele nauczyć. Interesujemy się przedmiotami, które rysujemy, na pewno dużo bardziej niż gdybyśmy po prostu przez taką wystawę przeszli i obejrzeli te obiekty. Także muzea są świetnym miejscem. W Poznaniu mamy również palmiarnie. Wiem, że w niektórych miastach w Polsce również są palmiarnie i można w takich miejscach rysować. Wnętrza kawiarni też się świetnie sprawdzają. Niektóre są bardzo designerskie, bardzo mają fajny wystrój, który na pewno świetnie sprawdzi się w waszych szkicach. Tutaj mamy też trochę szkiców z Polski, które robiłam głównie Toruń też, ponieważ tam studiuję, bardzo często tam bywam. I w Toruniu właśnie chyba najwięcej, oprócz Poznania, najwięcej mam szkiców właśnie z Torunia. Tutaj Czarnków, ponieważ bardzo lubię szukać w małych miejscowościach ciekawych obiektów i w tym kursie również będę wam pokazywać ciekawe miejsca, ciekawe zabytki w małych miejscowościach w Polsce. No i Czarków na przykład jest jednym z takich miejsc, które było dla mnie odkryciem, ponieważ nie sądziłam, że tam jest aż tak malowniczo. A tu widok z balkonu od znajomych, gdzie byliśmy w Kaliszu. A tu widzimy Gniezno. Gniezno jest również przepięknym miastem, które kilkakrotnie już odwiedziłam, rysowałam tam, a całkiem niedawno zrobiliśmy tam bardzo duże spotkanie Urban Sketcherów, po którym grupa gnieźnieńska założyła od razu swoją grupę na Facebooku, także szukajcie Urban Sketchers Gniezno, bardzo prężnie działają i bardzo dużo rysują w tej chwili tam. Tutaj jest również, to jest akurat poczta w Gnieźnie. A tutaj ponownie Toruń. Na pewno wiecie, że jest tam dużo gotyku ceglanego, jest nawet taki program, który to promuje, gotyk na dotyk, ale są też inne dzielnice, nie tylko Stare Miasto. To jest akurat Bydgoskie Przedmieście i tam jest bardzo dużo zabudowy szachulcowej. Czym jest taka zabudowa, na pewno jeszcze będę wam mówić na kolejnych lekcjach, ale tutaj widzicie właśnie ulicę Konopnickiej, gdzie tego typu budynków jest kilka. Są one bardzo malownicze i ta konstrukcja drewniana właśnie wprowadza taki bardzo ciekawy element w elewacjach tych budynków. Z takich ciekawszych szkiców możemy tu zobaczyć jeszcze katedrę w Poznaniu. Kamieniczki na Starym Rynku w Poznaniu również. Ale jak widać, nie tylko zabytkowa architektura jest w polu zainteresowania Urban Sketcherów, również taka budka z lodami może być fajnym obiektem, który stanie się później szkicem bardzo kolorowym i bardzo ciekawym. A tu już Śródka w Poznaniu. Widok z wysokiego budynku, tutaj mamy w Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, gdzie jest kawiarnia na 8 piętrze i właśnie z tej kawiarni takie widoki można rysować. A tutaj mniejszy format i to, o czym mówiłam wcześniej, że łatwiej skończyć taki szkic w małym formacie. Nie musi to być mały szkicownik, jak widzicie, można podzielić sobie kartkę w większym szkicowniku na mniejsze pola, na przykład przy użyciu taśmy klejącej i wtedy rysować na mniejsze kadry. Tutaj również coś takiego zrobiłam. A tu kamienica przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Tego z zewnątrz nie widać, ale ona w środku jest już dosyć mocno zniszczona i nadaje się właściwie do remontu.
Ale tutaj ważny jest może też ten zabieg, który zastosowałam, czyli niemalowanie całości, czyli malujemy jakiś fragment, obiekt, który nas interesuje, a część zostawiamy po prostu niedokończoną, co pozwala na takie luźniejsze potraktowanie tematu, trochę więcej światła, przestrzeni jest w tym rysunku, on jest taki bardziej szkicowy i przez to myślę, że też trochę ciekawszy. No i światła na pierwszym planie, które pewnie taki typowy artysta, malarz by pominął, ale urban sketcherzy właśnie tego typu obiekty również uwieczniają na swoich szkicach. Barierki, słupy różnego rodzaju, tak wyglądało właśnie w tym miejscu i tak to zostało narysowane. A tutaj Łódź, to był jakiś festiwal czy impreza plenerowa. A tutaj mamy kawałek fasady, na której jest mural ze szczurem. Jak widać, jakiś koncert się tutaj odbywa, są leżaki, coś się dzieje. Tego typu sceny jak najbardziej są świetnym tematem dla rysowników miejskich. I to również w Łodzi, przystanek architektura, miejsce, gdzie odbywają się też różnego rodzaju imprezy. Zostaliśmy tam zaproszeni właśnie jako grupa urban sketcherów i rysowaliśmy właśnie tę nowoczesną, modernistyczną architekturę właśnie tam. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni, zainspirowani i że to hobby to jest coś, co możecie uprawiać w ciągu najbliższych wakacji, poznając nasze zabytki, ponieważ to jest też moim celem, żeby pokazać Wam jak najwięcej rzeczy, które możecie zobaczyć tu na miejscu, nawet w małych miejscowościach, o których do tej pory pewnie nie słyszeliście, ale wierzcie mi, że jest tam mnóstwo ciekawych miejsc do narysowania i do zobaczenia. Więc śledźcie nasze lekcje. To jest pierwsza lekcja, tak jak mówiłam na początku, z 15, które będą dotyczyły urban sketching. I możecie śledzić je wszystkie na naszej stronie specjalnie dedykowanej do tego projektu, czyli sztukadlakażdego.pl. Mamy też kanał na YouTube, konto na Instagramie, na Facebooku. Tam wszędzie czekamy na informacje od Was, czy podobała Wam się lekcja, czy chcecie z nami dalej uczestniczyć w tych warsztatach online. Czekamy na Wasze pytania na temat wszystkiego, co dotyczy tego, o czym mówimy na lekcjach, czyli materiały, jeżeli macie pytania o szkicowniki, o farby, o cokolwiek, piszcie śmiało, my będziemy czekać na Wasze pytania i z chęcią na nie odpowiemy. Tak samo jest możliwość spotkania się ze mną w plenerze. Będę jeździła na spotkania Urban Sketchers Poland. Będą one organizowane na pewno w różnych miejscach w Polsce, więc zapraszam serdecznie na grupie Urban Sketchers Poland. Są informacje o wydarzeniach, o takim rysowaniu wspólnym w plenerze, więc zapraszam, żebyście śledzili nasze kanały w mediach społecznościowych i odzywali się do nich.